jakby dużo osób pisało mi o tym w komentarzach, że Forza Horizon 5 to jest zbyt droga, że dużo trzeba za nią płacić, że... No wiesz, 300 zł za podstawową wersję gry to jest dużo, tak? No nie kupimy sobie za to jedzenia, tylko będziemy mieli coś takiego elektronicznego, takiego nienamacalnego. Będziemy mieli dostęp do gry, która jest no, najlepszą ścigałką na rynku, co prawda. Ale to tylko gra, no nie? I tak dla niektórych to 300 zł to się wydaje bardzo dużo, no bo to jest dużo pieniędzy. Ale wiecie co? Ja sobie ostatnio grałem na PlayStation 5 w Ratchet and Clank, czy Clank? Rift Apart, czy coś takiego, ta najnowsza taka gra. I ona w dniu premiery kosztowała ponad 300 zł, 336 zł. I wiecie co? To jest tylko i wyłącznie gra oparta na fabule. W niej, jak skończymy sobie tą fabułę, no możemy sobie przejść ją jeszcze raz z tymi broniami, które zdobyliśmy podczas grania pierwszy raz. Od nowa możemy przejść, ale generalnie no niewiele więcej możemy w niej zrobić. I wiesz, ja sobie ją przeszedłem jakoś w tydzień, grając sobie tak od 1 do 2 godzinek dziennie. Bardzo fajna gra, tak swoją drogą, ja nie mówię, że ona jest jakaś zła, czy coś, nie? Jest bardzo fajna gra, mega fajnie mi się w nią grało, to zdecydowanie. Tylko mówię, że ona kosztuje ponad 300 zł, 336 zł i po tym czasie, jak ją przejdziesz, no nie ma właściwie co w niej robić. No już zdobyłeś wszystkie broni, ja ją nawet przeszedłem na 100%, bo to nie jest takie specjalnie trudne, bardzo łatwo się trafia na różne tam znajdźki i można to sobie ogarnąć bardzo szybko. Natomiast no, po tym czasie już gra jest jakby do wyrzucenia, no bo nic nam nie może zaoferować. Mało tego, za 330 zł macie taką podstawową wersję gry, która nie posiada takiego dodatku w postaci soundtracka, w postaci jakichś tam takich pierdółek nieistotnych, jakichś artworków, takich rzeczy, nie? Żaden dodatkowy content do gry. I ten dodatkowy content możecie sobie dokupić za dodatkowe 50 zł. No i teraz patrzymy na historię Forza Horizon 4 chociażby. Przez ostatnie prawie 3 lata mieliśmy dodawany do gry content. Osoba, która kupiłaby sobie wersję gry za 3 paki, miała dostęp do gry, gdzie sukcesywnie pojawiały się nowe samochody, które ktoś mógł sobie normalnie zdobyć w grze. To są unikalne auta, które można było zdobyć w Forzatonie. I mogła sobie ta osoba zdobyć w grze. Mało tego, można sobie tę grę wypróbować w Game Passie już od samego początku. Można było ją sobie wypróbować w Game Passie, no nie? Chociaż nie, z Forzą 4 chyba nie było, także ona była od samego początku, od premiery w Game Passie. Ale 5 będzie dostępna w tym Game Passie, będzie można ją sobie wypróbować, zanim się ją kupi, prawda? I grając tak w inną grę, którą przeszedłem i właściwie, no jest fajna, fabuła spoko, fajnie mi się grało, ale właściwie nie ma co w niej robić już po tygodniu i te 300 zł w tydzień, no już nie ma, nie? I koniec. I tak myślę, że patrząc na to, jakie wsparcie oferują twórcy do Forzy, jakie rzeczy pojawiają się w tej grze, że mamy fantastyczny multiplayer, że... No nie wiem, no na pewno ta gra zajmie ci więcej czasu, żeby ją przejść niż tydzień, żeby zdobyć różne samochody i na pewno będziesz się w niej dłużej bawił niż w jakiejś takiej grze, powiedzmy na konsolę za 3 paki. Dodatkowo jak ją kupisz sobie na Xboxie, no to będziesz mógł ją też sobie odpalić na PC-cie, a jak kupisz sobie, no tak jak ja na PlayStation teraz tego Ratchet & Clank sobie kupiłem za 300 zł, no to... Przeszedłem ją i właściwie tylko i wyłącznie na tej konsoli, nie? Ja was oczywiście nie namawiam do tego, żebyście kupowali sobie Forzę, bo Lucek tak powiedział, że to się opłaca. Ja wam mówię, że to nie jest wcale taki zły wydatek, patrząc z perspektywy tego, co mieliśmy chociażby w Forzie Horizon 4, prawda? I mówię, no 300 zł to jest dużo pieniędzy, nie mówię, żeby każdy tam wydawał sobie na grę tyle pieniędzy. Polecam wam nawet sobie poczekać z kupnem Forzy Horizon 4, jeśli ktoś sobie nie kupił, bo też dużo dostaję takich zapytań, czy opłaca się teraz jeszcze kupić Forzy Horizon 4. No ja myślę, że się opłaca, no bo to jest fantastyczna gra i ona wcale graficznie, jeśli chodzi o feature'y, aż tak bardzo nie będzie odbiegać od 5. To jest mniej więcej ta sama gra, mniej więcej ta sama grafika
i jak kupicie sobie czwórkę, też będziecie się w niej świetnie bawić. Ale jeśli chcecie sobie naprawdę zaoszczędzić, to polecam wam poczekać do premiery Forzy Horizon 5, bo wtedy myślę, że pojawi się jakaś promka na czwórkę i na spokojnie będziecie mogli ją sobie taniej kupić. Także taka ode mnie propozycja. No i też tam sporo osób się pyta odnośnie tego, czy mi pójdzie na takiej karcie graficznej, czy takiej karcie graficznej. Słuchajcie, no... Sprawdźcie sobie przede wszystkim minimalne wymagania tej gry. Generalnie Forza Horizon 5 będzie miała takie same wymagania minimalne co Forza Horizon 4, bo to są bardzo podobne gry, będą miały tam jakieś nowe detale. Jak zrobiłem analizę zwiastunów Forza Horizon 5, to część osób zwróciła uwagę, że spody samochodów są lepiej wykonane w piątce. Tutaj jest taka płyta, w tym akurat samochodzie generalnie jest płyta, ale w większości samochodów tutaj w tej grze jest to po prostu taka jednowymiarowa czy dwuwymiarowa tekstura. Po prostu nałożona taka teksturka, nie jest ona trójwymiarowa, a tam będziemy mieli taki model podwozia, ponoć, nie? Więc ta cena, ile będzie Forza kosztować? Forza Horizon 5 będzie kosztować 300 zł, 349 chyba wersja Deluxe i premium wersja, która upoważnia cię do grania przedpremierowego, tam chyba 4 dni przed premierą. Plus będziesz miał jakby wszystkie te dodatki, które się pojawią do gry w tej cenie, czyli dwa dodatkowe dodatki mapowe mają się pojawić, bo już zostały zapowiedziane. I tam chyba jakieś pakiety samochodów też będą dostępne w tej wersji premium. Także to dostajesz razem za 439 zł. No i tutaj też mówię, że 439 zł to jest kupa siana, no nie? Ale już będziecie mieli te dodatki. Ja akurat jeżdżę na takim dodatku, który nazywa się Fortune Island. Został dodany do Forza Horizon 4, no już jakiś czas temu. Ale generalnie według planu, nie? Ja miałem go normalnie w tym pakiecie, nie musiałem się interesować tym, żeby go kupić. Jedynie ostatnie chyba dwa czy trzy karpaki? Chyba dwa ostatnie karpaki. Tak muszę opowiadać, nie? Dwa ostatnie karpaki musiałem sobie kupić normalnie jako dodatkowo, także no... To był taki minus, troszeczkę to mi się nie podobało. I generalnie to nie są jakieś też... mapki, w których ja dużo siedzę. Teraz aktualnie sobie jeżdżę, bo się trochę stęskniłem za Fortune Island. Zobaczcie, to są takie fajne wyboje, ale ta mapka jest niewielka, ona jest bardzo mała w porównaniu do standardowej. No i standardowa jest najbardziej obszerna i najciekawsza, więc te dodatki tak naprawdę to nie jest jakiś must have, to jest opcja, którą możesz się, myślę, że szybko znudzić nawet, bym powiedział, nie? A co do wymagań sprzętowych, bo tak trochę odbiegłem od tematu, jeśli chodzi o piątkę, no nie? To wymagania sprzętowe myślę, że będą bardzo podobne do tych z czwórki, aczkolwiek posiadacze najmocniejszych PC-tów na pewno zobaczą różnicę w grafice na plus dla piątki, bo będą pewnie jakieś nowe feature'y, będą bardziej klarowne tekstury, no modele samochodów myślę, że będą jakoś poprawione itd., itd. Więc tutaj o wymagania może inaczej powiem. Jeśli teraz tobie chodzi Forza Horizon 4 na twoim PC-cie, to nie powinieneś się przejmować piątką, bo to będzie generalnie prawie że to samo, jeśli chodzi o grafikę. Myślę, że tutaj tylko posiadacze mocniejszych PC-ów zobaczą jakąś lepszą jakość tej rozgrywki. Tam mówiłem na jednym filmie u mnie na YouTubie, że gra będzie chodzić w 4K 30 FPS-ach na Xbox Series X. Ale to była informacja, z której ja korzystałem, to była niby oficjalna informacja, ale jak się okazało, twórcy szybko to sprostowali i będzie 4K 60 FPS. Więc jeśli na konsoli za 2000 zł Forza Horizon 5 będzie chodzić w 4K w 60 FPS-ach, to naprawdę nie musicie się zbytnio przejmować wymaganiami. I tam ktoś pisze, że na przykład jeśli mam GTX-a 1660, to czy mi Forza Horizon 5 pójdzie, to powiem wam, że na 100%, bo to jest karta graficzna, która dorównuje, albo nawet nie wiem, czy nie jest lepsza od tej mojej, którą ja mam, a ja mam 1070 GTX-a, czyli mega stara już karta i Forza mi chodzi fantastycznie na niej. Mam
chyba nawet maksymalne ustawienia tutaj w grze i naprawdę nie mam na co narzekać, jeśli chodzi o płynność, nie? 60 FPS-ów na Xbox One X, no tego nie wiem, twórcy nic nie napisali na ten temat. Napisali tylko, że na Xbox One będzie działać gra. Ilu tam napisali? Oni napisali coś na Xbox Series S, że gra będzie działać w 60 FPS-ach, ale w 1080p, nie w 4K. Więc naprawdę nie pytajcie się jakieś tam... Myślę, że jak działa wam Forza, to czwórka, to piątka też wam pójdzie. Swego czasu czwórka została tak zoptymalizowana, żeby działała na naprawdę starych, słabych komputerach. Więc osoby, które mają taki gorszy sprzęt, no to nie powinny się przejmować. Jakoś tę grę odpalą. Może nie w 60 FPS-ach, ale jakoś myślę, że się da, na pewno. Czy po obejrzeniu traileru i gameplayu wolałbyś jednak, żeby ta gra była w Japonii czy w Meksyku? W Meksyku, zdecydowanie. Dużo ludzi mówi o tym, że no będzie w końcu ruch ten prawostronny, tak prawilny, prawda? Taki jak powinien być. Ale zobaczcie, jak większość graczy, jak ja teraz jeżdżę. Czy ktoś z was się w ogóle przejmuje, czy jedziemy pod prąd, czy z prądem, czy bez prądu? No, po prostu jedziemy jak chcemy. Tyle ile drogi jest, tyle jedziemy, prawda? O, teraz mnie wywaliło z zakrętu. Jakby ruch uliczny to jest taki tylko dodatek, no gdzieś tam może... No nikt się chyba z graczy tym jakoś specjalnie nie przejmuje. No jest ruch uliczny. A zobacz, teraz samochody jadą po lewej stronie, no i co z tego? Ja też jadę teraz tak, raz tak jadę. To jest Forza, no to jest gra wyścigowa do zabawy. No właśnie, to nie jest jakieś takie bardzo istotne. Chociaż do jakiejś takiej bardziej realistycznej gry to będzie spoko. Ja osobiście, mi się podoba, że będzie w Meksyku. Meksyk ma fantastyczne miejsca, które można pokazać w grze. Naprawdę super sprawa, że akurat tam będzie się odbywała Forza. A czy lepiej by było w Japonii? No to Japonia to już chodzi za tą Forzą od Forzy Horizon 4. Przed premierą mówiono jeszcze, że czwórka będzie w Japonii. No ale nie, no nie jest w Japonii. Nie była w Japonii, jest w Wielkiej Brytanii. No i tyle. I też fajnie się tutaj bawiliśmy. Wiesz, pamiętam jeszcze, jak była premiera Forzy Horizon 4. To były takie pierwsze zwiastuny tej gry i wszyscy się tak jarali tym i było jakieś pierwsze demo czwórki. No i pojawił się taki ciekawy komentarz na YouTubie pod pierwszym zwiastunem. Ktoś tam napisał, że ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, ale uwierzcie mi na słowo, ona nie wygląda tak ładnie jak w tej grze. No nie? Tutaj jest takie wszystko upiększone, kolorowe, takie piękne, ale... Jakby to była jakaś Japonia, czy nie wiem, może jakby była nawet Polska, to też by zupełnie inaczej wyglądała, niż nam się wydaje. Czy w nowej Fordzie będzie większa mapa niż w starej? Tak, to jest potwierdzona informacja, że w nowej Fordzie będzie większa mapka niż w starej. Więc tutaj nie musimy spekulować ani nic, na pewno będzie większa. O ile większa? No nie powiedziano nam, powiedziano tylko, że będzie większa, największa mapa w całej serii Forza Horizon, a o ile większa, ile będzie miała kilometrów kwadratowych, nie wiadomo, no. Wiesz, tak jak było to widać na zwiastunie, dużo mamy tam przecież offroadów, nie? Takich piaszczystych terenów, gdzieś tam pozamiejskich. Więc, no, myślę, że spory obszar tej gry to będą właśnie takie tereny pozamiejskie. Mimo wszystko. Ale widać było też tam jakieś mosty. Pewnie pojawią się nowe zwiastuny, które będą pokazywały trochę więcej dróg i tym też się nie powinniśmy przejmować. Na pewno będzie co robić w nowej Fordzie. Ciekawe, czy będzie długa autostrada. No właśnie, w pewnym momencie zwiastuna był taki długi most i wydaje mi się, że będzie można też tam pośmigać. W każdej Fordzie generalnie była jakaś długa, prosta. Twórcy doskonale wiedzą, że gracze lubią rozwijać maksymalną prędkość swoich furek i sprawdzać, ile jaki samochód pojedzie, z jaką konfiguracją. Więc tutaj nie musimy się tym raczej przejmować. Chyba tylko w Forzie Horizon 1 nie było takiej prostej, zdaje się. Ale to było dawno temu. No i tak, niektórzy się też pytali, czy będzie tryb eliminator w Forzie Horizon 5. Oczywiście, że będzie. Już było to widać, że podczas tego trailera gameplaya pojawił się tryb eliminator. Także na spokojnie.
to będzie od samej premiery gry. Także widać, twórcy docenili naprawdę ten tryb. Ja tylko się zastanawiam, czy w trybie Fortnite będzie Mini Cooper na starcie, czy dadzą jakieś inne samochody. Tutaj ciekawa informacja, że na live'ie Fordzy na Twitchu było Q&A i deweloper potwierdził, że będzie autostrada najdłuższa w serii Horizon. Proszę bardzo, autostrada. Już tu nie mówimy o terenie, tylko typowo o autostradzie. Żeby to będzie najdłuższa autostrada z całej serii. Ciekawe. No i zastanawia mnie też, wiecie co mnie zastanawia najbardziej? Zastanawia mnie to, jakie my będziemy mogli robić konwoje. Czy będziemy mogli robić konwoje na przykład 16-osobowe, 20-osobowe. Bo wiesz, jak teraz mamy konwój, to możemy się maksymalnie w 12 osób zaprosić i w 12 osób zrobić ten zlot, no nie? Spotkać się gdzieś tam. Tam było trochę, była poruszona kwestia tego multiplayera, ale coś tam nie było to jasne, ilu maksymalnie graczy. Nie było tylko powiedziane, że o, tutaj wszyscy to są gracze, te wszystkie boty, które tu widzicie, to są gracze, a tyle, nie? I jakby nic więcej na ten temat. Więc trochę mnie to martwi, możliwe, że będzie tak samo jak w czwórce, czyli że będziemy mieli te 12 osób i więcej się nie pojawi. Ile tu trzeba wyciągnąć? Op! 208 to chyba za mało. Ja tu nie mam porobionych tych. O, dobra, już porobiłem, spoko. Powinni dać Fiat 126P jako auto początkowe. Nie no, wiecie co, to jest trochę tak, że każda Fordza ma taki swój klimat, nie? Teraz byliśmy w Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania też ma sporą motoryzacyjną historię za sobą i było wiele samochodów i takich historii, które można było pokazać związanych z samochodami. No i był ten też Mini Cooper na, wiesz, w trybie Fortnite, no nie? Więc można było to też ciekawie pokazać. No i twórcy zdecydowali się, że no w każdej części jakoś tam mamy swoją historię tych samochodów. W Australii, w Forza Horizon 3 mieliśmy przecież Holdena, mieliśmy dużo australijskich takich typowych modeli. Więc i pewnie w Meksyku jak będziemy, to będziemy widzieć jakieś tam typowo meksykańskie samochody. Czyli ja to sobie trochę tak wyobrażam, że będą jakieś takie stare trabanty, coś takiego, no nie? Tak, właśnie, o to też często osoby pytają, jak to jest z tym Xbox Live, nie? Czy trzeba kupić Xbox Live, żeby grać na komputerze? Już wam mówię, jak to wygląda z Forza Horizon 4. Jak na tym samym koncie, jeśli odpalę sobie Forza Horizon 4 na Windowsie, to mogę grać multika bez żadnego limitu, nie muszę płacić z żadnego Xbox Live, nic, no nie? Ale jak na tym samym koncie odpalę sobie na Xboxie Fordze, to już muszę zapłacić abonament, żeby grać online. Musiałbym sobie kupić Xbox Live, żeby grać online, nie? I to też nie będzie gra ekskluzywna, żeby grać sobie online bez tego abonamentu. Tak jak na przykład chyba Fortnite jest, no nie? Że można Fortnite'a grać bez abonamentu. Tutaj, no niestety, nie da się tak zrobić. Przynajmniej ja o tym nie słyszałem, żeby się dało. I jak gram na tym samym koncie na PC-cie, to na PC-cie mogę sobie normalnie, wiesz, odpalić multika, a na Xboxie już nie mogę. Jak myślisz, że będzie 60 FPS na Xbox One X? Myślę, że Xbox One X ma podobną wydajność jak Xbox Series S. Jak nie lepszą nawet, więc są spore szanse, że będzie do 60 FPS-ów. Przy 10 FPS-ach na Xbox One X Forza Horizon 4 wygląda spoko. Nie wygląda jakoś tam szałowo, ale wygląda w porządku, na pewno da się normalnie grać. Na Xbox Series X grałem teraz w 4K w 60 FPS-ach na naprawdę kozackim telewizorze i muszę wam powiedzieć, że wow. Grafika wygląda bardzo dobrze. Więc mówię, jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, okej, tam na tych zwiastunach to wyglądało, jakby to była jakaś gra z przyszłości, że będziemy potrzebowali jakiegoś peceta z NASA, ale to nieprawda, naprawdę nie musicie robić tam jakichś większych zakupów na peceta czy na nową konsolę, bo to generalnie trochę o to chodzi, że to gry sprzedają, wiesz, konsole i sprzęty, no nie?
No ale mówię, poczekajcie sobie do premiery gry i wtedy sobie zobaczycie, jaki sprzęt będzie wam potrzebny, nie? Ja na pewno zostaję przy swoim komputerze, myślę, że nie będę go zmieniał, bo po pierwsze mam laptopa, który obsłuży tam grę w jakichś tam wyższych detalach i tak dalej, ale myślę, że naprawdę nie będzie potrzeby coś tam w moim komputerze zmieniać, gdzie przypominam, że mam bardzo starą kartę graficzną GTX 1070. Której ciekawe jest to, że jej cena wzrosła teraz i przebiła cenę, w której ją zakupiłem. Jak składałem komputer do streamowania jakieś 2 lata temu, to może jeszcze wcześniej, chyba z 3, to kupowałem kartę GTX 1660 za 1000 zł, za niecałe 1000 zł kupiłem tą kartę. Zobaczcie, cena z dzisiaj, z 16 czerwca. O shit! Ja kupiłem tą kartę za 1000 zł na fakturę. Teraz jest warta tyle. Więc mówię, wstrzymajcie się teraz z kupowaniem tego sprzętu, jeśli myślicie tylko i wyłącznie o Fordzie. Naprawdę, nie ma potrzeby. Tamta gra nie będzie aż tak wymagająca, jak wam się wydaje. No i chyba tyle, nie? Rozwialiśmy wszystkie kwestie. Ja kupiłem 3070 po premierze. Tak, to była dobra decyzja. Ja moim widzom polecałem to, żeby poczekali sobie, aż wyjdą konsole nowej generacji i wtedy kupowali sobie karty, bo po prostu karty no, miały potanieć, nie? Ale sytuacja była taka, że weszła pandemia, której generalnie no, nikt nie przewidział. Ale pandemia to jedno, bo tutaj chodzi o górników, nie? O kryptowaluty. Moja karta, którą kupiłem za 1300 zł w sierpniu, teraz kosztuje 3400. No właśnie o tym mówię, no nie? Właśnie o tym mówię. 3400 zł. I teraz nie wiadomo, czy ją kuźwa sprzedawać, nie? Po tej wyższej cenie i zostać bez karty? Czy co robić? Najlepiej to by było mieć kilkanaście kart i je posprzedawać, kurde. Ja się zastanawiam, czy tego laptopa Chińczykom mojego nie sprzedać. Przecież on oni bezchętnie dali za niego 23 tysiące chyba złotych, tak mi się wydaje. On nie jest tyle wart. Nigdzie nie można go teraz w sklepach kupić. No i tak, tyle jeśli chodzi o to, co myślę o Fordzie Horizon 5, także gra będzie fajna, ale na spokojnie trzeba poczekać na nią, aż wyjdzie, bo jeszcze do listopada jest sporo czasu na rynku sprzętu, sporo może się zmienić, także na spokojnie sobie, nie? Poczekamy.